Cześć, witajcie na moim kanale. Ja mam na imię Beata, a to jest vlog dziewiarski. Miło mi Was ponownie powitać. W dzisiejszym filmiku powiem Wam, jakie projekty skończyłam, jakie obecnie wykonuję, ale jeszcze pokażę Wam dwa produkty, w które zainwestowałam i które uważam, że warto mieć, jeżeli zajmujecie się właśnie dziewiarstwem, jeżeli wykonujecie Wasze robótki na drutach czy na szydełku. I chciałam dzisiaj polecić dwa produkty, które pomagają nam w tym, żeby te nasze piękne ubrania, akcesoria jak najdłużej z nami były. Pierwszy projekt, który skończyłam, który chciałam Wam pokazać, to jest torba. To jest torba robiona na szydełku. Wygląda tak. I to jest projekt, który, słuchajcie, kupiłam w tamtym roku u Martyny marki Zrób mi mamo. Ja w ogóle nie będę za dużo mówiła o tych projektach Martyny, dlatego że chciałabym nagrać oddzielny materiał na temat tych projektów. Bo mogę tu otwarcie powiedzieć, że to dzięki Martynie ja nauczyłam się dziergać i ja weszłam w ten cudowny świat, dlatego że ona robi niesamowite projekty. W zasadzie to w tym zestawie są trzy projekty na torby. Ja zrobiłam tę klasyczną, najprostszą. Ten zestaw projektów wykupiłam w tamtym roku, ale nie miałam czasu, żeby go zrobić. A co się odwlecze, to nie uciecze, jak to się mówi. I w tym roku udało mi się zrobić tę prostą torbę. Bardzo podobają mi się jeszcze te dwa pozostałe wzory, które zaraz Wam tu pokażę i myślę, że ja do nich wrócę, żeby wykorzystać ten zestaw na maksa. Ja wybrałam kolor szałwiowy. Myślę, że dosyć ładny ten kolorek jest. Bardzo prosty projekt. Dokupiłam sobie do niej takie uszy z ekoskórki i już nie robiłam ich właśnie z tej włóczki. Nie powiedziałam, że włóczka to jest Drops Pari. Ja już z tej włóczki robiłam bluzeczkę białą, którą mogliście zobaczyć na poprzednim filmiku. Ta włóczka jest taka bardziej matowa, taka trochę trzeszcząca pod szydełkiem czy drutami. Ja lubię taki rodzaj włóczek, chyba nawet bardziej niż te takie bawełniane, śliskie, wolę robić z tej matowej. I co? I dokupiłam sobie jeszcze wkład, żeby ona po prostu była lepsza do organizacji, taki w kwiaty, wybrałam jasne. I powiem Wam szczerze, że bardzo lubię tę torbę. Zastanawiałam się, czy będę ją nosić, czy, bo wiecie, jak to jest. Czasami coś zrobimy, czy kupimy i od razu ta rzecz no, tak z nami współgra, że nie potrafimy się z nią rozstać, a czasami mamy takie rzeczy, że no, gdzieś tam leżą i nie nosimy, nie używamy. I ja tak robiąc tę torbę, tak sobie pomyślałam, no ciekawa jestem, czy ja ją będę nosić, ale noszę ją, bardzo ją lubię i bardzo się cieszę, że ją zrobiłam. I tak jak mówię, jeszcze sobie zrobię te dwie torby z tego zestawu projektów w przyszłych sezonach. Czyłam top. Top jedwabny, zaraz Wam go pokażę na przebitkach, bo ja sobie go dzisiaj włożyłam pod tę bawełnianą bluzeczkę, którą zrobiłam sobie w tamtym roku, bo u nas dzisiaj nie jest tak bardzo ciepło, więc włożyłam sobie go pod bawełnianą bluzeczkę. Słuchajcie, no jedwab to jedwab, naprawdę top, bardzo mi się podoba, podoba mi się jego krój, jest bardzo przewiewny, jest super pod strój kąpielowy, taki letni, pasujący mi do wielu moich spódnic przede wszystkim, też do spodenek. Bardzo się cieszę, że zrobiłam ten projekt, ale powiem Wam, że ja go dosyć długo robiłam, jednak te druty trójki dają nam trochę popalić, bo dziewczyny też mówią, że długo się robi te projekty na trójkach, że jest tutaj przerabiania tych oczek i ten top też, też zajął mi trochę czasu. Zastanawiałam się, czy on mi w ogóle wyjdzie taki, jaki bym chciała, bo ja kombinowałam trochę z tym projektem, trochę z jednego, trochę z drugiego projektu korzystałam, ale jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego topu. No i projekty, które mam obecnie na drutach, czyli w trakcie realizacji, to jest bluzeczka Anchor Tea z Petit Knit, którą Wam już pokazywałam. Pokazywałam Wam ten projekt, ja ją cały czas robię. Powiem Wam, że ona jest czasochłonna dla mnie, tym bardziej, że ja ją musiałam kilka razy pruć.
Teraz ona nie wygląda efektownie, ja myślę, jak się ją robi, ale dziewczyny też mają taką opinię. Natomiast po blokowaniu to jest, uważam, przepiękna. Ja się bardzo cieszę, że wybrałam ten kolor, bo początkowo chciałam wybrać kolor ten, który chyba najczęściej wybierają dziewczyny, czyli jaśniejszy, a wybrałam sobie taki troszeczkę ciemniejszy beż i szczerze Wam powiem, że jak tak patrzę na zdjęcia, na fotografie tego projektu z jaśniejszą włóczką, to ten mi się kolor nawet bardziej podoba. No i co? Działam, bo chciałabym do września zrobić ten projekt. O, i słuchajcie, żebym nie zapomniała, bardzo mi się sprawdzają. O, ja sobie tu muszę zajrzeć, bo przygotowałam sobie notatki w kalendarzu, ale oczywiście gdzieś tu odłożyłam, żebym o czymś nie zapomniała, także zaraz sobie zajrzę do tych moich notatek. I chciałam Wam powiedzieć właśnie o tej tubie, że bardzo fajnie się te tuby sprawdzają, chroniąc nasze druty przed tym, żeby się nie złamały, jeżeli są drewniane, ale przede wszystkim chroniąc naszą robótkę przed tym, żeby nam oczka nie spadły. One były długo niedostępne. Jeżeli gdzieś będziecie widziały, to sobie kupcie, jeżeli jeszcze nie macie, bo one się u mnie super sprawdzają, dużo lepiej niż te zatyczki małe do blokowania, bo mówiłam Wam, że kupiłam je, byłam bardzo z nich zadowolona, ale je bardzo szybko zgubiłam. Także te tuby sprawdzają się świetnie. No i bluzeczka powoli rośnie. Zrobiłam już tę część taką chyba najbardziej rzucającą się w oczy, bo tę górną tutaj. Teraz będę oddzielała rękawki i no i już jak będę robiła korpus tutaj, no to myślę, że to już będzie taki relaks i nie będę się musiała tak skupiać i przy jakichś filmach jeszcze w sierpniu, no, pociągnę tę robótkę szybciej. Powiem Wam, że tutaj jest kaszmir w tej włóczce i to się czuje i ona jest naprawdę taka, no, ja kaszmir bardzo lubię. Będzie, wydaje mi się, że będzie ta bluzeczka taka uniwersalna, pasująca do wielu spódniczek, spodni również, ale przede wszystkim spódniczek i będzie taka ponadczasowa, elegancka, prosta. No ma coś w sobie ten wzór. Wiem, że Teti też będzie robiła tę bluzeczkę, robiła już sweterek, no ale mi do Teti jeszcze brakuje, ho, 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 bo ona to naprawdę, słuchajcie, ja podziwiam niektóre dziewczyny, jak one szybko robią te projekty i jakie mają umiejętności, ale to dobrze uczyć się od lepszych, także cieszę się, że mam się tutaj od kogo usiły mnie dziewczyny, tym bardziej, że teraz jest promocja na Archie Dress, czyli sukienkę z We Are Knitters. I zaraz Wam pokażę, jaki kolor wybrałam, bo nie taki jak tu na opakowaniu. Długo zastanawiałam się, słuchajcie, nad kolorem. O, i długo, długo. I sobie tak pomyślałam, że ja mogę nie zdążyć zrobić tej sukienki do końca lata. I może też tak być. Dlatego wybrałam kolor taki bardziej przypominający i kojarzący mi się z jesienią. I tak sobie pomyślałam, że ta sukienka będzie też fajna pod kurtkę jeansową właśnie na jesień. Ale powiem Wam, że boję się, że nie poradzę sobie z tym projektem, chociaż on chyba jest łatwy. Ale na razie daję radę, bo on jest pisany, nie mam tutaj filmików wspomagającego. Ale bardzo zależałoby mi też na tym, żeby ona nie była tak bardzo wydekoltowana i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Nie widziałam jeszcze Archie Dress w takim kolorze na YouTubie. Dajcie znać, może robicie też w takim kolorze Archie Dress albo zrobiłyście, bo już większość dziewczyn zrobiła. Miałam nie kupować tego projektu, a tu jednak się skusiłam, ale może to dobrze, bo krój taki ołówkowy ja bardzo lubię w sukienkach, spódnicach, ja tylko takie spódnice i sukienki noszę. Wiecie co, troszeczkę chyba przekłamuję ten kolor. Tutaj widzę, że bardziej wpada w kamerze takie bardziej pomarańczowe tony. On jest troszeczkę inny w rzeczywistości. Możecie sobie zobaczyć na stronie. Nazywa się Canyon Rose. Jeżeli Wam się podoba ten kolor, to jest Canyon Rose. No ale myślę, że chyba będzie mi dobrze w tym kolorze. Ja w ogóle lubię takie kolory. Słuchajcie, lubię takie kolory.
Także początkowo myślałam, słuchajcie, o początkowo myślałam o granacie, ale dziewczyny mówiły, że ta sukienka jest bardzo prześwitująca. Jeżeli chodzi o te ciemne kolory, to stwierdziłam, że wybiorę coś jaśniejszego. No i ten kolor z tych jaśniejszych najbardziej mi się spodobał. Chociaż powiem Wam, a jeszcze wzięłam pod uwagę to, że ja raczej luźno przerabiam, więc u mnie to w ogóle ta ciemna pewnie byłaby bardzo prześwitująca. I robię rozmiar S, chociaż noszę rozmiar M, dlatego że moje projekty po prostu wychodzą większe, tak mi się wydaje. Słuchajcie, próbek to mi się nie chce robić, przyznaję się bez bicia, chociaż to nie jest pewnie dobre. I nie robiłam próbki, tylko od razu robię S i już zrobiłam taki, no nie no, dużo nie zrobiłam. Ale cieszę się, bo fajnie wychodzi i słuchajcie, taka odskocznia od tych trójek, drutów, bo tu robimy na szóstkach. Zaraz zobaczę, tu sprawdzę, bo akurat mam. Tak, na szóstkach, więc myślę, że ten projekt się zrobi szybciej, ale ja już dawno nie robiłam projektów, które się zszywa, ale ja wiem, że je się chyba nawet na początku mi łatwiej robiło i zszywałam już parę rzeczy, więc myślę, że sobie z tym szyciem też poradzę. No, ona może być taka prześwitująca, bo jak widzicie, tutaj jeszcze do tego luźno robię. No i wygląda tak. Myślę, że ta S-ka będzie na mnie dobra, bo taka dosyć rozciągliwa jest. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym poradziła sobie z Archie Dress. Mam nadzieję, że tak będzie, że może skończę ją do końca sierpnia, chociaż nie wiem, nie wiem. Tak będę na przemian robić Archie Dress i Anchor Tea, tą bluzeczkę. Może mi się uda, może mi się uda, tak. To też jest takie u mnie dobre, że nie siedzę przy jednym projekcie, tylko przy dwóch, ale góra trzech, słuchajcie. To też była taka kwestia poruszona przez dziewczynę, bo widzę, że ja się też tak nakręcam, jak wszystkie dziewczyny tutaj kręcące vlogi dziewiarskie, że to mi się podoba, tamto mi się podoba, ale myślę, że trzy projekty u mnie to też jest taki maks, bo jak będzie więcej, to nie dam sobie po prostu z nimi rady. A przyznawam się szczerze, że co jakiś czas widzę coś, co mi się bardzo podoba i już się po prostu zapalam na to, ale wiem, że muszę sobie, ja na szczęście muszę sobie odpuścić te trudniejsze projekty, no i odpuszczam sobie te, które nie mają filmików. Z Archie Dress zrobiłam wyjątek, bo boję się, że sobie nie poradzę, więc to mnie tak, słuchajcie, hamuje. Trochę. I jeszcze na koniec dwa produkty, które polecam po to, żeby zadbać o to, aby nasze ubrania, nasze akcesoria, które sobie robimy, były z nami jak najdłużej. Przede wszystkim polecam Wam dobry płyn do prania takich rzeczy. I ja zainwestowałam ostatnio w płyn Soak. Wybrałam wersję zapachową. Tam jest chyba eukaliptus i cytrusy japońskie. Wyczuwa się delikatnie te cytrusy, ale ten zapach jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny, także jaki nie wybierzecie, to pewnie będzie ok, bo bardzo delikatny ma zapach, a to jest płyn typowo przeznaczony do ubrań. Nie jest tani, ale jest bardzo wydajny. Drugą kwestią jest, słuchajcie, golarka. Ja już kilka lat temu, nie pamiętam kiedy ja kupiłam tę golarkę, ale jakiś czas temu zainwestowałam w dobrą golarkę, dlatego że ja kupowałam bardzo dobrej jakości rzeczy robione ręcznie dla Marysi. No i postanowiłam, że trzeba też o nie zadbać, tak? I ponieważ dzieci, wydaje mi się, że więcej się ruszają i bardziej się te sweterki, na tych sweterkach pojawiają te kuleczki, to właśnie z myślą o sweterkach Marysi kupiłam golarkę. I słuchajcie, to jest niesamowite, jak golarka potrafi odmienić wygląd sweterka, który poprzez właśnie te kuleczki, miałam jeszcze taki kupiony sweterek kaszmirowy i tutaj mi się te kuleczki często pojawiają pod tym sweterkiem. Ta golarka tak odmienia ich wygląd, że wyglądają jak nowe. Nie była tania, ale ja uważam, że za rzecz dobrej jakości trzeba po prostu zapłacić. Dajcie proszę znać, czy Wy jeszcze kończycie jakieś letnie projekty, jak to wygląda u Was. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z materiałami, bo będę się starała, żeby raz w tygodniu pojawił się filmik. I do zobaczenia następnym razem.